Witam Was w kolejnym odcinku Disciples 2 Butelf, chciałem powiedzieć, Powrót Galeana. To jest odwzorowana kampania Imperium od Pyrka z Disa 1 do 2 i mamy 55 dzień drugiej misji Giliarza. Czego chcesz? Co, myśmy tu ostatnio otwarli tą puszeczkę Pandory. Nie mam co prawda ruchu, ale tak minie, żeby sobie podejść może do tego miasta. Mogę je zaatakować. Chyba jest puste? Wydaje się, że jest to puste. No. Ciężko stwierdzić. W każdym razie można zrobić taki manewr. Puścić złodzieja jako pierwsze. Tak? Oczywiście ona to tu nie bardzo co zrobi. Się tu ją wcisnąć i co znowu? Puścić złodzieja mimochodem, o. Tak. Złodziejaszka przyspieszyć. Mamy jeszcze złoto, więc możemy tego złodziejaszka wyrekrutować na nowo. Co wy tu macie? Zniszczenie smoka, kamienny deszcz, klątwę Negraela, no. Słabość, zaraza. Może to jednak? Coś za manę śmierci na pewno. Raczej to. Chociaż nie spróbujmy kamienie. Dobrze. No trudno. No to mamy o tyle prościej. Tak. No nie ma już przyspieszenia. Więc możemy tylko dziabnąć ich tam. Nikogo dokładnie. Ty zadajesz 60. Spróbuj go zaciągać. Super. Teraz to możecie im nastukać. Złota nie mam, żeby je ulepszyć, ale nie ma tego złego. Dobra. Turin Lockwells. Mój panie, wróciłem właśnie ze zwiadu. Marsjaki maszerują prosto na nas. No co ty nie powiesz? Są dookoła, do... Nie wiem, czy będziemy w stanie... wstrzymać ich atak. Musimy się spieszyć. Okej. Więc można zrobić taką rzecz. Wychodzi, wysyła szpiega. Teraz tak. Łohoho, wilkołak na 5. poziomie przynajmniej. I tylko jedne zwycięstwo. No to ładnie się, ładnie tam przeekspili.
O, pięknie, tutaj widzę Yetrel jakaś, tutaj w ogóle jakiś wyekspiony cwaniak. No, no. Teraz nie wiem co zrobić. Tu kogo masz? Wojownika tylko. Ale to bym zrobił rzecz następującą, że... Ponieważ tutaj za bardzo... Tu jestem w cieniu. Nie ma co odkrywać, ja bym tutaj odkrył. Spróbował może zamordować tego złodzieja. Mi się to spodobało. Spróbujmy no. Udało się, super. On tam mógłby coś namieszać, zwłaszcza, że to jest jeszcze słaby bohater, nie? Ale tak, mamy buffy. Bronimy się w mieście. Tak, tutaj ten typ będzie mi coś w stanie mógł zrobić, więc może... Co rozkazujesz? I on może mieć na oko punktu ruchu. 2, 4, 6. Dobra, czyli w razie czego zostajemy za bramą, żeby tam się nic nie okazało, że coś głupiego strzeli do głowy, to powinniśmy być bezpieczni. Nawet ten, jeżeli dostał jakieś marszutowanie na to. Jestem tu, by ci służyć, panie. Nie powinno się nic stać. Czego? Ale mówię, na razie musimy się tak kotłować i zobaczymy, co przyniesie jutro. Będzie jakiś koszmarek? Nie. Strasznie zachowawczo. No, tutaj pięknie tak, pod nożyk, pięknie, potrafię. Jest. Koszmar, tak? Pięknie. Wspaniale. To jest dla mnie darmowy eksp. Nic mi nie zrobisz. Jeszcze na wzmocnieniu przecież jestem, więc... Najbardziej. Fajnie, dzięki za darmowego ekspa. Teraz tak, dam tobie. I co, artefakty? Czego chcesz? O właśnie, o właśnie. Teraz nie ma chyba sensu złodziei wynajmować. Co znowu? Jeszcze, że jednego tutaj mamy, ale on niech bada tutaj dalej. Co ty tu masz? O, tego miasta w ogóle nie podbili. To przecież z Liszem by sobie poradzili, bo przecież wszyscy mają odporność. W dodatku widzę, że oni poszli w ścieżkę słuszną na tej misji, czyli w ścieżkę wojowników szkieletów. No to jest lepsza droga, bo właśnie tu jest dużo jednostek, na które oni by mieli odporność. No ale widzę, że po co przecież? Po co? Teraz tak. Ja bym... Kogoś z nich trzeba rzucić jakieś osłabienie, nie wiem. Coś, jakaś klątwa demonów by się przydała. Bardziej to chyba na ciebie, cwaniaczku. Ty będziesz fokusowany jako pierwszy. Następnie, tak. Lodowej burzy nie rzucę, zamieć mogę rzucić. Lepszy ryc niż nic. Przy czym tak. Ona ma przynajmniej tak 65 punktów zdrowia. To ja bym zrobił następującą rzecz. Ty masz swój nawałnicy. Walnij tutaj. Okej. Okay. Tamten drugi to jest słabiak.
O, czyli jeszcze przyjmie coś tam wrażeń. Natomiast tak, na tego rzucisz 75. Super. I coś jeszcze? No chyba jakaś szybkość by się przydała, nie? Różdżka gromu poza tym. Czego chcesz? Weźmy sobie zwinność. Siłę oczywiście. I może błyskawice jeszcze, chociaż nie ma sensu chyba. Jeszcze kogoś zabiję tutaj, to lepiej nie. Dobra, nawet jako pierwszych trzeba ruszyć. Zrobię coś mojej mocy. Teraz tak, masz artefakty. Masz, super. Dobra, nawet jak tam jeden uderzy. No matko, oni mają większe poziomy już. Na niego się złożą, więc mam nadzieję, ten już czwarty skubaniec. Sprzątać. Z jego. Trafiać. A, mogę świętą siłę właśnie zarzucić. Aby się to nie zemściło na mnie. A, to boli. O, wow. No. I chyba koledze trzeba dać miksturę, bo zginie. Chyba zabij tego dziada. Ty drugi się bronisz. O, wow. Może on wyprzedzi? Czekaj, broni się. Gdzie by? Dobra, to jest szalał mnie tutaj. Jest taki, jak ty znajdziesz, 80-75, zaryzykowałbym. Ty się dalej broń. Zabijasz. Super. 35, skurczyk. Wrzaśnij. Myślę, że możemy dobijać szkieletorka. Raczej tam wyleczymy się na drugi, nie? Kolejne expo, masakra. Proszę, proszę, proszę. Ojej. Cóż za rzeczy. No i macie sztandar wytrzymałości. 20 zbroi będzie. Księga ognia w ogóle. No. 5 wytrwałości, no to na stolicę, czyli będziemy mieć już 40-70, no to spokojnie pobijemy stolicę z jedną. To. Proszę. Będę specjalnie go przyspieszać, bo dzięki temu właśnie. Możemy sobie tutaj zrobić porządek z nim. Teraz tak, sprzątamy siebie. Chociaż mogę tutaj zaatakować, dobra. Miejmy nadzieję, że trafią. Pięknie. Po 102. Zabawa na 102.
Ja bym zrobił rzecz następującą. Tak, nie wiem ile on ma punktów ruchu. Ja bym tu postawił złodzieja i... W imię Wszechojca. Tak. Ten może wciąż zaatakować. Zaraz, ile on może mieć punktów ruchu? Raczej by się wracał do miasta, jeżeli miałby dodatkowe dowodzenie, czyli 20. Zresztą i tak nawet jeżeli ma 22, no to wtedy wiem ile liczyć, tak? Czyli właściwie musi stać w tym samym miejscu, no może się tam jedno pole poruszyć. Dobra. Ale ja go i tak będę likwidować poza tym. Że on sobie tam będzie, to co może być. Ale ja go likwiduję już teraz. Teraz tak, możemy wam rzucić jeszcze błyskawice w sumie. I teraz tak. Można 60. Spróbuję go dziabnąć. Spróbuję go. Nie uciekać do wódcą. No, ty sobie zaczekaj. Przybiła nikogo tutaj nie oszukane. Niech się przyzwie. Teraz tak, zadaj jedną dziadowi. Teraz tak, ty, ile masz? 66. Może ja to liczę? 66, tak. Spróbuj go zamknąć. Ach, jeden. I muszę na niego zużyć, bo ucieknie. I może przyfarcimy? Przyfarciliśmy. Dobra, no to kończymy dziada i to już formalność. Złoty pierścień, proszę bardzo. Już za artefakt. Tak. A, no to właściwie oni mogą już tu podejść bliżej, bo nic im się nie stanie. Ona nawet może na Beszczela iść w tamtym kierunku. W tamtym także. O. Zresztą ma sztandar, więc im się tu nic nie stanie. Słucham. Tak jak mówię, mogą na Beszczela już tam iść nawet, bo nic tam się nie wydarzy. Jestem tu, by ci służyć, panie. No niby on mógłby jeszcze oberwać. Ale co on ma tam za zwoje? Coś ciekawego? Walkiria i Gnismare. No. Panie? Fajnie było, żeby sobie jednak wziął. Tutaj będzie chyba jeszcze niewidoczny przed wrogiem. No i mówię, ja bym tutaj mimo wszystko postawił jednego giermasa i złodzieja. Nie naciskaj. Złodziej niech sobie po prostu siedzi. Dobra, tura. A jednak się skusił tutaj. No raczej masz nikłą szansę, żeby uciec. Piąty poziom. Ładnie. Czyli co 4 levele musiał dostać, bo oni mieli tam jednego w stolicy. Ten dostał poziom, ten. A wezmę ci diabłę. Masz, chamie. Mieścił se szpiega, ale już go zaraz nie będzie.
prosisz? Teraz tak. Ja sobie tutaj zrobię rzecz następującą, że bryzgowiczką bym pokonał złodzieja, tak de facto. Tak? Żeby tylko odblokowała tamtemu drogę, wiecie o co chodzi. A potem ta sama bryzgowiczka poleci ściągnąć tą wózkę. Taki byłby plan, tak jest. Dobra, kończcie go. 12. Dobrze. Jestem tu, by ci służyć, panie. Teraz tak. Tak. On by zaatakował tutaj. Mam nadzieję, że się trafi go. Super. 17, pierwsze ekspy. Jak tam będzie już trzech strzelców, to już będzie dużo łatwiej. Dobra. Nie ma sensu chyba iść za nim, więc ja sobie tutaj przyczajkę zrobię. O. Tak, ty kolego gonisz go. Tutaj sobie zasiądzie magik i on sobie weźmie, sprzeda przedmioty. Czyli tak, to w ogóle byśmy może zostawili. Temu drugiemu dowódcy. No nie jest to głupi pomysł. Drugiemu dowódcy księga ognia jest. Napięstnik raczej już pójdzie na sprzedaż, bo już mam brud. 350 sztuk złota. To jest 5 wytrwałości. To jest to. To jest to. Co to jest? Walkiria. To będzie do ekspienia wrogich tutaj w stolicy. No dobrze. I teraz tak. Co bym ci tu dał? Sztandar ochrony, tak? Tylko. Tak. Ty mi oddajesz tamto. Ten sztandar uderzenia oczywiście też pójdzie na sprzedaż. O, będzie mniej więcej zbroi. Żywotniejszy. Niech on sobie zostanie w mieście. Gdyby się tu coś podziało, to po prostu będzie. A natomiast ty, kolego, ty masz bardzo ważne zadanie do tego dziada. Czyli spróbować to zrobić. Zostawię drogę, to się pokusi, żeby zaatakować. Zobaczymy. Słucham. Rozgowiczka zdoła to ściągnąć. Super. No i będziemy mieć manę, to już to odbije. Dobra, no to turka. Umieścił w twojej armii szpiega. No i został stracony. No i bardzo dobrze. Idzie dalej, ale wyjdzie złodziej. Może tamten poboczny bohater da radę go sprzątnąć? Sprawdzimy. Super. Rozkazuj, panie. Teraz tak, ty... Ty byś się może udał tutaj. Spylił te wszystkie trzy artefakty. A co prosisz? Dasz radę go dopaść czy nie? Nie dasz radę. Ale może bym cię przyspieszył, co? Fajnie, gdybyś tego złodziejka sobie sprzątnął. Zaraz
oczywiście. To minimalnie mapki odkryjesz. Musiał zadać obrażenia. Czego? Badaj te ruiny. Co tu mamy? O, potężnie. Tutaj jest dziad jakiś. Kto to jest? Na szczęście, dobra, a tu dam radę kogokolwiek dopaść? Chyba tak. Ja mam gościa z przodu, no bo ten jest... Aha. Przecież nie mam punktu wzroku. Trzeba się ustawić bardziej tak. Na pewno bohater przecież będzie uciekać. I teraz tak. Co by wam tu rzucić? Osłabić. Może Walkirię zarzucę? Miasto w ogóle, tylko niestety na czwartym poziomie już. Trochę to komplikuje sprawę. Co tam jest za rozgowiczka? Nie mogę się dowiedzieć. No, tutaj idzie z wiwerną i szkieletem wojowników. No wciąż niełatwo. 2, 4, 6, 8, 10. Okej. Okay. Weźmy, zarzućmy tą klątwę demonów, chociaż lepiej, żeby mnie zabili, żebym ja kogokolwiek tam zabijał. No. Na wszystkich, proszę. Super. Nawet podciągnę obrażenia na nekromancie. Ten 88, ten 60, no pójdzie. Ale czy awansy dostaniecie? Mogę was skasować. Przy czym teraz to bym zrobił coś takiego. Rzecz się dzieje następująca, tak, ty go powinien... Aha, masz 75. Masz siły. A mogę odwrotnie to zrobić, no nie pomyślałem o takiej zbiegu wydarzeń, więc zrobimy to improwizując.
wyjść po prostu tutaj. Musisz stracić cios, ty atakujesz. Co mu zrobisz, to mu zrobisz. Ty ucieka, dobra. No, to było do przewidzenia. Super, dobra, jest lepiej. Teraz tak, ty się bronisz. Ty masz ile? 60. Dobra, jak tam szkielet ucieknie, to jeszcze... O, 6. Ale nie ucieknie może. No. No i teraz właśnie. Coś ty narobił, durniu. No, teraz to se ucieknie niestety. Czyli tyle, że jest awans na 4. Zobaczymy, jak daleko ucieknie. 503 złota, no to możemy sobie w sumie ulepszyć to, te włości. Patrzymy, co się dzieje dalej. Widzę, jaki jest podstawowy błąd na tej mapie. Tam po prostu była jednostka, obok której oni sobie tak po prostu przeszli. Podejrzewam, że gdyby on był neutralny, czyli tak, zapisuję kolejny punkcik. To jest czempion szkieletów. To samo ten lisz, jeżeli w miarę możliwości trzeba to też ukrócić. Bo tylko dzięki temu w ogóle lisz, o, tu jest więcej tych jednostek, widmo. No. Czyli tych jednostek będzie więcej do poprawy. No, ale to będę poprawiać później. Dzięki temu właśnie oni mogli sobie przechodzić tutaj przez te bramę, nie? Niepokojeni. Teraz ja muszę go pokonać, żeby się tu przebić. Niestety. Skubany 130. Cię wypuściłem w sumie 108. Co za dzik. Chyba lepiej zaatakować w tej sytuacji. Może być ciężko. No i oczywiście matriarcha będzie dostawać. No nie. O, jesteś. Jeszcze jeden cios wytrzyma. To 30 minus 26, tak? Klęknąć. Tutaj tak wyklęknął. Dobra, na tej chwili.
maka się tu ulepszę. Stracone może expo, ale jest sroko. Ten dziadyga w sumie będzie cały czas teraz uciekać. Się jak przyspieszyć. Kto idzie? I cicho idzie. Tamtą stronę. Tu jest złodziej, to niech sobie idzie. Mieliśmy trochę zyskać na czasie. Bo... tutaj przyszpilę. No właśnie. Oczywiście on będzie uciekać. Więc niestety nie zrobię. Może ta rózgowiczka padnie, ale mamy w razie czego na jej uzdrowienie jeden zwój. Co rozkażesz? Ile ona ma tam życia? W imię Wszechojca. 55, no. O co prosisz? Teraz tak, pytanie, czy tu jest jakiś Nosferat? Jeżeli nie, to ja po prostu ruszę do ataku. Co by był? Turka. Manta, czy ona będzie uciekać, tak? Ja bym ją jednak kropnął. Co rozkażesz, panie?
Do ataku! Wszystkie siły na nekromantę oczywiście. Awanse? Jest. No i super. Tutaj będzie już troszkę łatwiej, bo już będą strzelcy. Czego? Strzelcy mówię. Czego? Dobra, niech się tam ci przygotują. Czego chcesz? A on niech próbuje go zabić w końcu. Zrobię to w mojej mocy. Dobra, atakuje. No to jesteś już tutaj. Wolę nie rozstrzygać walki, bo coś jeszcze się odpali, że będą chcieli uciekać albo coś. Więc wolę po prostu trzymać ich tutaj. Kto tu będzie awansować, ty? Aj, obronę niepotrzebnie. Przeskoczyła. Teraz. Trafię. Nie? Padłeś. Panie kochany. O co prosisz? Ty go nie dopadniesz. Co znowu? Dobra. Czego? Nie wiem, sobie tam podejdą. Skoliczka natomiast nic nie dostała. Chwała jej za to. Sprzedajesz? Czego? Jak się przyspieszył. Czy się uda im coś zawinąć? Tego niech zaatakuje. Zobaczymy, czy... taki hardy. Tutaj już ich blokujemy. No, następne widmo. Cała mapa jest skiepszczona. Zdałem tych... Nie zmieniłem tego, dobra. Trzeba będzie sobie zapisać i pamiętać. Dobra, drugi raz dostajemy zdobyczka. Jest sens ją leczyć, zaraz zobaczę. Uciekł złodziej. Cwaniaki się tu chowają. Ale podejrzewam, że miasto pod stolicą też zdobyli. Pytanie, jaki ma poziom. Jakieć? Tak, ją trzeba odpnąć. Ara. Thank you.
się nie zdołał obronić. No i mamy. Jest to prawie odsłonięte. Teraz tak. Nosferat to jest drugi, ale ten też jest groźny. Dobra. To jego. Jakby się tu ustawić. Wiwerna będzie się... Nie będzie się właśnie bronić. Ten skurczybyk mi zbieje. Więc ja bym rzucił to. A, tylko mam mu 5 mały many za mało. No nie wierzę. 5 many. Improwizacja. No to co? Tak, trzeba spróbować. Na rad troszeczkę. Błyskawicą. Popieścić. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Coś mówi, że nie. Ale ma już 66, kurczę, może podciągnie czy coś. W każdym razie musimy ich przestawić jednak na górę, bo to szkielet będzie się pierwszy bronił. Nie, tak. Zrobię co w mojej mocy. No. 66 skubaniec. Jeszcze zbroję ma? Zaraz. Weź ty zadał. Aha, po minimalnej pojechałeś. Dobra, to jest inicjatywa. Trafiajcie tu, błagam. Dobra, spróbujcie skasować to dziadostwo. Super. Dość. No i ten został przyblokowany, musi trochę naokoło teraz iść. W imię Wszechojca. Ale wciąż jest groźny. Ile ty masz? 15. Czy jak cię uleczę, to i tak. Jesteś już martwa. Spróbuj chociaż trochę tutaj miejscówek odwiedzać przed śmiercią. I w razie czego tutaj pójdziesz. Chociaż wątpię, żebyś przeżyła. Ale może akurat. Jestem tu, by ci służyć, panie. Teraz tak. Sprzedajesz to. Sprzedajesz to. To. Wracasz może do tego miasta nawet. 4 tury. Ty tutaj, kolego. Weź nie złodzieja pokonać, tylko że to byłby... To byłaby krótka piłka może. To z kolei złodziej zostanie unicestwiony, jak tylko podejdzie. Niech tutaj sobie może stanie.
Ten tutaj. I zobaczymy. Nie powinni się odważyć mnie zaatakować, ale... Ale... Tutaj w razie czego stworzymy obronę, żeby sobie nie myśleli. Co? I turka, no bo... Nie zdołamy nic więcej zrobić, niestety. Miasto wyższego poziomu, tak jak myślałem. O. Czyli standardowa obrona, tutaj przyzywasz. Tylecz. Jeszcze raz będzie. Rozkazuj, panie. Ty idziesz dalej. O co prosisz? Ty niby tu pilnujesz miasta, tak? Czego? Jak się nie uda ukraść, to już nie będziemy chyba kombinować. O proszę, śmiercionośna burza. No. Dotyk Mortis, zniszczenie smoka. Pięknie, mamy to. Jestem gotów. O co prosisz? Czego? To jest super czar. Nawet jak teraz nie ukradnę tego dotyku Mortis, to... Ja bym się nie przejmował, chociaż się udało. Dobra. Czego chcesz? Co znowu? Spróbujmy jeszcze raz. Może Anusz się uda. Zniszczenie smoka to nie. Bardziej bym wziął to. Chociaż weźmy ten czar. Teraz tak. Oni mogą w sumie atakować. Tylko obawiam się, że to nie wygrają. Dlatego ja bym się skupił tutaj, na tej dziousze. Zwłaszcza, że ona jest bliżej niż dalej swojego celu. O, i ani jesteśmy. Wczorajszy, no. Kończ to. Jak ma być. Zero litości. Wyrok śmierci. I teraz wy. Wy. Mam manę runiczną. Nie mam jeszcze tego za to. Mamy śmierci, ani grosza. Mana piekielna. Mana śmierci. No to w takim razie tylko 15 mogę wam zarzucić. Co liczyć?
się ładnie poddacie, co? Tam nie miał nic ciekawego ten arcymag. Panie? Żywą zbroję niby. Żywa zbroja coś tam może namącić. Masz stówę. Ale możliwe, że jeszcze jeden cios zadasz. Chyba nawet bardziej możliwe. Ci wzmocnieni już na chorych poziomach. Czwarte poziomy. Ale dobra, to go sprzątnę teraz łatwo. Piętnastkę w przód i wtedy go widzieli. Po prostu rozjadę. Zrobię coś w mojej mocy. Jest tak dowódcę. Dowódcę. Chyba nawet na piątym, dokładnie. Bijemy go? 81% zadziałało, super. No, tak się expi. Tak trzeba expić. Co, zaraz będzie mieć max poziom. Spoko. No. Pewnie teraz będą czary, oczywiście. Oj, pewnie będzie takie jeszcze proste. 80, masakr. Ta pójdzie pod nóż, no niestety złodziej się żegna z życiem. A ja spróbuję uciec, może akurat się uda. Werna już chce awansować w ogóle. Po tej turze kończę. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinka i hej.